Spada liczba chętnych na szczepienia przeciw COVID-19. Jeśli nie uda nam się zaszczepić odpowiedniej liczby ludności, to czeka nas czwarta fala epidemii, mówi minister zdrowia. Rząd wprowadza kolejne rozwiązania, które mają zachęcić Polaków do szczepienia. Dotychczas zaszczepiło się prawie 17 milionów osób, jednak liczba chętnych systematycznie spada, mówił szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk. W zeszłym tygodniu średnia dzienna to było około 44 tysięcy i to jest kolejny spadek tydzień do tygodnia o kilkanaście procent. W tym tygodniu po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni nie przekroczymy pewnie miliona wykonanych szczepień. Lewica krytykuje rząd za niewystarczającą kampanię proszczepienną. Apelujemy do rządu Prawa i Sprawiedliwości i do Mateusza Morawieckiego. Mamy dwa apele. Pierwszy to taki, żeby przemyśleli akcję promocyjną, akcję szczepień. Zwolnienie szczepień widać jednak w całej Europie. W tym celu rząd uruchomił specjalne programy zachęcające do przyjęcia szczepionki. Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie do organizacji lokalnego wydarzenia promującego szczepienia. Wśród tych kół gospodyń wiejskich, które będą miały najlepsze wyniki, jeśli chodzi o zachęcanie do szczepień, będą też rozlosowane nagrody. Takie koło gospodyń wiejskich, które zajmie pierwsze miejsce, to będzie 100 tysięcy złotych. Nagrody przewidziane są nawet dla 1000 kół. Promocja nie bez powodu kierowana jest do tej grupy społecznej. W gminach miejsko-wiejskich występuje znacznie mniejszy wskaźnik zaszczepionych osób niż w dużych aglomeracjach. Jeżeli nie będziemy kontynuowali dalej tej intensywnej, dynamicznej akcji szczepień, to skazujemy się oczywiście i na większą liczbę zakażeń, ale też oczywiście czasowo na stosunkowo szybsze jej wystąpienie. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Stąd do akcji promującej szczepienia dołączą przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poinformował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Wierzę, że pozwoli to właśnie wzmocnić potencjał, przy pomocy którego będzie można telefonować do pacjentów, zachęcać pacjentów danej przychodni rodzinnej w sposób możliwie skuteczny i osiągniemy po pierwsze tempo odpowiednie, po drugie odpowiedni poziom wyszczepienia. Jeśli się nie uda, niewykluczona jest kolejna czwarta fala epidemii.